Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zapraszam Was na film z serii Projekt Denko. To będzie pierwszy film w tej tematyce na moim kanale. Mianowicie pokażę Wam, jakie produkty zużyłam, czym je zastąpiłam, czy mi się sprawdziły, czy może nie. Także jeśli jesteście zainteresowani tą tematyką, to oczywiście zapraszam do oglądania. Mam tutaj w tych swoich zbiorach jakże zacnych produkty zarówno do pielęgnacji, jak i do makijażu. Znajdą się też jakieś perfumy. No, także myślę, że zaczniemy sobie od takich produktów higienicznych przez pielęgnację twarzy, a na końcu przejdziemy sobie do makijażu. I zaczynając od takiego produktu, który taki jest osamotniony, jest to płyn do płukania ust z Listerine. Jeśli chodzi właśnie o produkty tego typu, to moim zdaniem jest to jedyny godny produkt właśnie tego typu, ponieważ czuć takie odświeżenie, ten posmak mięty jest taki naprawdę konkretny, a wszystkie te inne jakoś w ogóle nie widzę sensu ich stosowania. Także to jest pierwsza zużyta rzecz. I jeśli o to chodzi, to tutaj nie mam na ten moment żadnego zamiennika. Kolejna rzecz z tej serii, która się tu znalazła, jest to pasta do zębów Sensodyne. I my w zasadzie używamy tylko tej pasty, bo mamy mega wrażliwe dziąsła i to jest jedyna pasta, po której nie bolą nas właśnie zęby i dziąsła. I tutaj, jeśli właśnie o to chodzi, to nieważne, czy to jest jakaś wybielająca, czy jakaś super miętowa, wszystkie pasty właśnie Sensodyne dobrze nam się sprawdzają. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o temat jamy ustnej. I teraz już przechodzimy może do pielęgnacji włosów. I tutaj pierwsza rzecz, jaką zużyłam, to jest szampon z Yumi, grejpfrutowa normalizacja. I ja Wam już te produkty pokazywałam. Jeśli chodzi właśnie o ten szampon, to ja go zastąpiłam również produktem z Yumi, gruszkowe wygładzenie. Ten produkt dostałam, grejpfrutowy, ten gruszkowy kupiłam. I powiem Wam, że ten szampon gruszkowy był grejpfrutowy był naprawdę super. Włosy były po nim dobrze oczyszczone. Jak ja zazwyczaj myję włosy codziennie, tak po tym właśnie grejpfrutowym 2 dni one mi spokojnie wytrzymywały. Były takie fajne, odbite od nasady. Natomiast jeśli chodzi o ten szampon gruszkowy, to po pierwsze nie pachnie już tak fajnie, bo ten zapach tej gruszki jest taki sztuczny. Druga kwestia jest taka, że jakoś tak słabo się pieni i te włosy są takie przy nim przyklapnięte. Także tego gruszkowego, no mam go, więc go skończę, ale raczej go ponownie nie kupię. Natomiast jeśli chodzi o ten właśnie grejpfrutowy, który jest przeznaczony do włosów przetłuszczających, on był naprawdę super i do niego wrócę na pewno. Jeśli chodzi o drugi szampon do włosów, jaki zużyłam, jest to szampon z Altery, ten właśnie z pomarańczową nakrętką. Jeśli chodzi o ten szampon z Altery, to powiem Wam, że nie wiem, na początku te szampony super mi się sprawdzały. Miałam też wersję z granatem i bardzo ją lubiłam, a po tym swędzi mnie głowa i nie wiem, na początku było ok, a z czasem nie wiem, czy włosy mi się za bardzo przyzwyczaiły i skóra głowy do tego, ale coś zaczęło się dziać, także no do tego niestety nie wrócę. Kolejna rzecz, jaką zużyłam, to też z Altery maska z granatem. I ta maska jest naprawdę super. Czuć, że te włosy są takie nawilżone. Wiecie, takie no ładne, nie robią się takie strąki. Naprawdę fajna, niedroga maseczka. Ona jest bez silikonów i bez
i bez SLS-ów, więc dodatkowo nie obciąża Wam tych włosów i nie obkleja, więc fajnie i kosztuje coś około 10 zł, więc to jest duża polecajka. I jeśli chodzi o właśnie następstwo tej maski, to wybaczcie opakowanie, ale to stoi pod prysznicem. To jest ta maseczka z Yumi i to jest morelowa maska do włosów wysokoporowatych. I ja mam włosy, przynajmniej tak mi się wydaje, z tego jak robiłam sobie test na jednej ze stron, pomiędzy właśnie średnio a wysokoporowatymi. I ta maska też naprawdę super mi się sprawdza. Dodatkowo ona pachnie tak jak pachniało brzoskwiniowe danio. To jest dokładnie ten sam zapach. I też bardzo fajnie mi się sprawdza. Też te włosy są takie sypkie, nie oblepia włosów. Ja sobie zostawiam ją pod prysznicem tak na 3-4 minutki. Mimo, że tu jest napisane 15-20 minut, to ja nigdy nie robię tyle masek, bo po prostu nie mam na to czasu, ale tak do 5 minut sobie ją nakładam i naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdza. Także polecam. Te maski kupicie albo na stronie Yumi, albo w Hebe i też są często na promocjach. Kolejną rzeczą, jaką jak widzicie nie zużyłam, bo to mam tutaj jeszcze ponad połowę opakowania, to jest taka odżywka z Pitają z Isany z Rossmana. I to jest tak beznadziejny produkt, że ja wyrzucam to, bo to się nie nadaje totalnie do niczego. To tak oblepia włosy, że jak ja nałożyłam tą odżywkę do włosów po umyciu, to te włosy po umyciu wyglądały gorzej niż przed. No, to jest jakiś naprawdę... Dodatkowo ta maska tak jak dla mnie śmierdzi. Ja tej maski nie zużyję totalnie do niczego. Ona nie jest droga, ale mimo tego, że ona kosztuje jakieś 10 zł, to nie polecam, bo to są po prostu pieniądze wyrzucone w błoto. Temat włosów już mamy zakończony z tego co widzę. Także kolejną rzeczą, jaką mam do pokazania, jest żel pod prysznic. I tutaj mam taki malinowy żel pod prysznic, też z Yumi. Jeśli chodzi o ich właśnie żele i mydła, to ja je bardzo lubię, bo one są na bazie aloesu. Są ze składników głównie naturalnych. I to są jedne z niewielu właśnie żeli pod prysznic, po których mnie skóra nie swędzi i nie muszę używać balsamu. Są niedrogie, bo też można je wyrwać za 13 zł. Więc jeśli mam do wyboru naturalny żel, a jakiś wypchany silikonami, to wolę zdecydowanie ten. Tym bardziej ma pompkę, bardzo dużo zapachów, bardzo ładnie też te żele pachną, także polecam. Jeśli chodzi o zastępstwo dla tego produktu, to jest to na ten moment żel w piance z Ritualsa. Ja tą piankę miałam... w kalendarzu adwentowym z Zalando. Ona ma taki bardzo ładny, korzenny zapach. Mi ten zapach kojarzy się, nie wiem dlaczego, z Bollywoodem. One są takie, wiecie, brakuje mi teraz słowa. Nieważne. To jest właśnie taki korzenno-dymny zapach, bardzo ładny, ja takie zapachy bardzo lubię, także teraz używam sobie właśnie tego. I teraz już tak troszkę z tematyki ciała zmierzamy do tematyki twarzy. I tutaj pierwszą zużytą przeze mnie rzeczą jest płyn micelarny. Pierwszą zużytą przeze mnie rzeczą jest płyn micelarny z Garniera. Ja ten płyn bardzo lubię. To jest jeden z lepszych drogeryjnych płynów moim zdaniem właśnie do demakijażu. On zmywa wszystko, zmywa podkład, zmywa mocny tusz do rzęs, liner, jakieś brokaty z oczu. Jest naprawdę super, nie jest drogi. I na promocji skusiłam się na zastępstwo na taki płyn z Eveline.
ale powiem Wam, że jak mam wybór, to zdecydowanie wolę ten płyn z Garniera. Wiem, że ten płyn z Eveline'a też wiele osób poleca, ale tutaj dużo więcej trzeba się namachać nad zmywaniem tego makijażu. Trzeba dużo dłużej poczekać, aż ten makijaż się zmyje, a ja lubię szybko, wszystko szybko. No i właśnie w tym przypadku zdecydowanie właśnie ten Garnier jest lepszy. Ten z Eveline'a zużyję, ale raczej już do niego nie wrócę. Kolejną rzeczą, jeśli jesteśmy przy właśnie demakijażu, to był taki olejek z Oriflame, z Novage. I ja naprawdę ten olejek do demakijażu bardzo lubiłam. On bardzo fajnie zmywał makijaż. Pod wpływem właśnie masażu z wodą zamieniał się w takie mleczko. Bardzo dobrze domywał w ogóle tuż do rzęs, kreski, więc naprawdę super. Wiem, że ta seria jest bardzo kontrowersyjna, ale jeśli chodzi o ten olejek, to naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdzał i po założeniu konta, on był czasami w katalogu za 3 dyszki, więc można było go wyrwać za jakieś 23 zł, więc myślę, że jak na tą pojemność i na ten produkt jest naprawdę super. Teraz jeśli chodzi o zastępstwo dla tego produktu, używam takiego olejku do demakijażu z firmy Pai. I ten produkt też był w kalendarzu adwentowym z Zalando. Tutaj za 28 ml płacicie 90 zł. I ja ten olejek testuję już od jakiegoś tygodnia. I powiem Wam, że konsystencja tak średnio mi się podoba, bo on jest gęsty, więc nawet jak go sobie rozprowadzam i później gdzieś dodaję tej wody, on nie schodzi tak samo fajnie jak tamten. Bardzo ładnie pachnie, ale jeśli chodzi o te właściwości właśnie zmywające, to on nie do końca mi odpowiada. Ja wolę takie trochę rzadsze olejki, które pod wpływem wody zamieniają się w mleczko, a tutaj jednak trochę trzeba się nagimnastykować, żeby ten olejek zmyć, więc ja go raczej nie kupię, tym bardziej, że jest naprawdę mega drogi jak na tego typu produkt, więc no raczej nie. Dalej mamy tonik do twarzy i tutaj zużyłam taki nawilżająco odżywczy tonik z tej firmy Bibio, która jest promowana przez Ewę Chodakowską. Ja ten tonik kupiłam kiedyś na jakiejś promocji. On jest, ma naturalny skład i był naprawdę bardzo fajny. Nic mnie nie uczulało, nic mnie nie podrażniało, gdzie tego typu produkty lubią mnie podrażniać. Także naprawdę mogę Wam ten produkt polecić, bo nie są to drogie produkty, a są naprawdę bardzo fajne. Dostaniecie je w zasadzie w każdym Rossmanie. I tutaj jeśli chodzi o produkt na zastępstwo, to mam taki oto tonik. Nie będę sobie tutaj łamać języka. On też był w tym kalendarzu z Zalando. Z tego co się orientowałam, kosztuje coś około 40 zł. Jest naprawdę bardzo fajny. Fajnie, że ma właśnie atomizer i rozpyla taką równomierną mgiełkę. Bardzo fajnie działa łagodząco, też nie podrażnia. Jedynie co, to dla mnie ma zbyt mocny różany zapach, ale poza tym, jeśli chodzi o właściwości i tego, jak fajnie wycisza tą skórę, jest naprawdę bardzo fajnym produktem. No i zastanowię się, czy nie kupić go jeszcze później ponownie, bo naprawdę bardzo fajnie mi się na ten moment sprawdza. A mam tu jeszcze jedną rzecz do demakijażu. I to jest takie masło do zmywania makijażu też z Oriflame, z tej serii młodzieżowej Wand. Ten produkt w ogóle mi się nie sprawdził. W ogóle nie czaję jego konsystencji, bo to jest taki niby żel, ale faktycznie takie trochę masło. Jak nałożycie to na skórę, to jak dla mnie to tylko rozmazuje ten makijaż. Jeszcze jako tako może podkład zmyjecie, to o oczach nie ma mowy. Jak dla mnie ten produkt nie robi totalnie nic. Dużo lepiej jest właśnie zmyć twarz olejkiem, później jakimś żelem.
a to nie wiem, jak dla mnie nie ma totalnie żadnego zastosowania ten produkt. I jak wiecie, ja te produkty dostałam do przetestowania i zdecydowanie właśnie to serum japońskie to jest mój ulubiony produkt z tej paczki. Ja go używałam rano i wieczorem. Wieczorem w połączeniu z kolagenem, a rano solo. Kolagen jeszcze cały czas używam, bo cały czas mam. Jeśli chodzi o to serum, to faktycznie ta skóra była taka fajnie nawilżona, napięta i było widać, że na tej twarzy coś tam jest i że ona jest naprawdę bardzo fajnie odżywiona. Też naprawdę dobrze pod tym, na tym trzymał się makijaż. Bardzo fajny produkt, myślę, że jeszcze kiedyś do niego wrócę, bo naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdził i no, naprawdę polecam, jeśli macie ochotę właśnie coś takiego odżywczego sobie zaserwować, to myślę, że możecie jak najbardziej spróbować tego produktu, bo jest godny polecenia, ale niestety się skończył. I tutaj właśnie jeśli chodzi o to, co używam w następstwie, to testuję sobie, czekajcie, testuję sobie też właśnie z kalendarza to serum słynne z Estée Lauder i ja je używam wieczorem pod krem i bardzo fajnie się sprawdza. Natomiast na dzień używam takiego rozświetlającego serum z Yumi. I na temat tego mam póki co takie troszkę mieszane uczucia, bo w ogóle co jest dziwne, jak ja je nałożę, to strasznie ściąga mi skórę, także na to oczywiście nakładam jeszcze krem i tutaj właśnie rano nakładam ten krem z Klinika, on też był właśnie w kalendarzu adwentowym i to wydaje mi się, że na dłuższą metę będzie super, bo faktycznie czuję, że ta skóra jest taka jędrna i napięta, także testuję sobie to. To Yumi też dalej będę testować, ale na ten moment mam mieszane uczucia, także zobaczymy co będzie dalej. I ostatnia rzecz z pielęgnacji. To jest krem pod oczy, który wykończyłam i to jest taki krem również z Oriflame z tej serii Novage Skinergize. Ja miałam w ogóle cały ten zestaw i naprawdę bardzo go lubiłam. Ten krem pod oczy, jak i cały zestaw, bo on mi bardzo fajnie tutaj rozjaśnił tą okolicę. Miał też taką, ma taką srebrną kuleczkę. Przez co, wiecie, jak sobie tutaj rano jeździcie, jeszcze jak schowacie to do lodówki, to macie takie przyjemne uczucie z rana, takiego chłodzenia. Także no, bardzo fajny produkt. Jeśli chodzi teraz o to, co stosuję, to stosuję taki kremik z serii z firmy Up Circle. On też był w tym kalendarzu z Zalando. Jak widzicie, w ogóle bardzo dużo teraz tych produktów z tego kalendarza testuję, bo wiele rzeczy mi się pokończyło, także właśnie tego typu kalendarze, próbki są fajną możliwością, żeby sobie potestować jakieś produkty i później jak coś nam się sprawdzi, to sobie zakupić. I jeśli chodzi o pielęgnację, to by było na tyle. Mam jeszcze kilka rzeczy z kolorówki. Skończyłam też jedne perfumy, są to perfumy Allure or Nothing, też właśnie z Oriflame'u. Jest to bardzo ładny, taki kobiecy zapach, elegancki, słodki trochę. Ja jestem cienka w opisywaniu zapachów. Ma też taką ładną właśnie buteleczkę w kształcie takiej torebeczki. I na to miejsce mam perfumę tutaj akurat numer 268 od paryskich perfum i to jest odpowiednik perfum z Diora Secret Potion i ja bardzo lubię ten zapach, on jest też właśnie taki elegancki, słodki, troszkę mocniejszy, idealny właśnie na taki sezon jak mamy teraz, jesienno-zimowy.
I jak macie albo te perfumy z Diora, albo właśnie te, to myślę, że zarówno jedne, jak i drugie Wam się spodobają. I w ogóle taka ciekawostka, że jeśli chodzi o ten zapach z Diora, to wiem, że też Zara ma zapach inspirowany właśnie tymi perfumami i on został wycofany. To były perfumy w takim białym flakoniku. One się nazywały chyba Zara Femme, właśnie w takim białym kwadratowym. Wiem, że wiele osób je lubiło i one zostały, wydaje mi się, że wycofane, bo ja ich jakiś czas temu szukałam i ich nie znalazłam, więc jeśli byłyście fankami właśnie tych białych perfum z Zary, to koniecznie sobie zobaczcie właśnie na paryskich perfumach ten numerek 268, bo one są no, praktycznie identyczne, a tutaj macie nie dość, że większą pojemność w lepszej cenie, to jeszcze zdecydowanie dłużej się utrzymują, także polecam. W ogóle oni mają bardzo dużo perfum inspirowanych też innymi zapachami, więc możecie sobie zerknąć. Dobra, jeszcze mała wstawka, bo jak Wam mówię o tych perfumach z paryskich perfum, to jak ktoś mnie dłużej ogląda, to wie, że ja miałam z nimi współpracę i właśnie z ciekawości sobie weszłam na stronę i cały czas działa mój kod zniżkowy, także jeżeli macie ochotę na właśnie perfumy z paryskich perfum, to z kodem PATKA15 macie 15% rabatu na zakupy. Da się, da się. No, to nie jest film sponsorowany, żeby nie było. Kiedyś miałam z nimi właśnie współpracę, dostałam perfumy do pokazania i z ciekawości weszłam na stronę, czy kod jeszcze działa i cały czas jest aktywny, więc jeśli macie ochotę, to polecam. Jak widzicie, ja cały czas tych perfum używam. Zużycie jest naprawdę niewielkie i szczególnie ten numer 268 bardzo polecam. No. Co dalej? Dalej podkłady. Jeśli chodzi o zużyte przeze mnie podkłady, to jest podkład numer 1, to jest podkład z Eveline'a Wonder Match. Ja go miałam w kolorku 12 Light Neutral. Ja ten podkład bardzo lubię i on to jest niby podkład matujący, ale jak dla mnie on ma takie satynowe wykończenie, średnie krycie, utrzymuje się bez problemu cały dzień, bardzo ładnie wygląda na skórze. Jeden z fajniejszych drogeryjnych podkładów, jakie w ostatnim czasie testowałam. On jest bardzo znany, większość osób już go testowała, jestem chyba jedną z ostatnich osób, które kupiło ten podkład, ale naprawdę fajnie się sprawdzał. Teraz będę polować na tą wersję rozświetlającą, bo jestem ciekawa, jak wypadnie, także na pewno kupię sobie do testów właśnie tą wersję z różową nakrętką. Drugi podkład, jaki przetestowałam, co ja mówię, ja ten podkład znam od dawna, to jest podkład już nieco droższy, bo to jest podkład z Klinika Even Better. Ja go miałam tutaj w odcieniu CN10 i to nie był idealny odcień dla mnie, ale już miałam go długo otwartego, więc po prostu stwierdziłam, że go zużyję. Ja ten podkład lubię bardzo dla siebie solo na co dzień. Bardzo lubię go też na klientkach, bo on daje właśnie taki fajny, rozświetlony efekt. Bardzo lubię go mieszać w ogóle z Estée Lauder Double Wear, bo jak sobie do tego dodacie kilka kropel właśnie Estée Lauder, to macie fajne, świetliste wykończenie, ale właśnie z trwałością, które daje tamten podkład. I on też bardzo fajnie wygląda sam na cerach dojrzałych. Sorry, ale mamy w domu szpital. On też bardzo fajnie wygląda właśnie solo na cerach dojrzałych, lekko przypudrowany tylko jakimś takim bardziej rozświetlającym pudrem, także naprawdę bardzo polecam, jeśli chcecie sobie zainwestować w coś takiego z droższej półki troszkę, bo on kosztuje
w zależności od strony między tam 120 a 180 zł. To naprawdę bardzo polecam, bo jest super. I kolejny podkład, który zużyłam, jest to podkład mineralny z Bielendy. Ten taki z truskaweczką. Tutaj mam już drugie opakowanie tego samego podkładu. Ja jestem w odcieniu numer 2. Ten podkład kosztuje na promocji w Rossmanie 10 zł i wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jest to podkład rozświetlający o średnim kryciu, nie wchodzi w zmarszczki, nie wchodzi w załamania. Skóra bardzo ładnie wygląda, jest to naprawdę efekt drugiego podkładu za 10 zł. Także jeśli szukacie właśnie czegoś fajnego w dobrej cenie, z dobrym składem, bo ten podkład ma też dobry skład, to naprawdę bardzo Wam polecam. Może nie do końca sprawdzi się na cerach tłustych, ale na cerze właśnie normalnej, suchej, dojrzałej jak najbardziej tak. Także no, ja od siebie polecam, zresztą sami widzicie, jedno opakowanie zużyłam, drugie kupiłam, także to o czymś świadczy. Jak były podkłady, to jeszcze korektory i tutaj zużyłam Eveline Liquid Camouflage, taki oto piękny. I ja go miałam w odcieniu 04 Light Almond Neutral. I teraz mam taki korektor również z Eveline. I to jest właśnie z tej samej serii co podkład Wonder Match. Oba korektory bardzo lubię. Ten był taki zdecydowanie bardziej kryjący, utrzymujący się dłużej, bardziej maskował jakieś zasinienia pod oczami. Natomiast jeśli chodzi o ten Wonder, on jest dużo lżejszy w swojej konsystencji, nie wchodzi tak bardzo w załamania. On jest też korektorem pracującym, bo on nie zastyga tak do końca, jak zastygał ten korektor. Także wszystko w zależności od tego, czego szukacie. Tutaj macie zdecydowanie większe krycie, większą trwałość, ale też może wchodzić w zmarszczki. Tutaj natomiast macie lżejszy korektor o takiej plastycznej konsystencji, także to już wszystko w zależności od tego, czego oczekujecie. Kolejną rzeczą mamy tusze do rzęs i tutaj mam dwa tusze z Eveline. Jak widzicie, ja bardzo lubię tą markę, bo są tanie kosmetyki, które naprawdę są bardzo fajne. I tutaj mam jeden tusz, to jest Eveline Celebrities w takim złotym opakowaniu. Drugi tusz, czekajcie, może Wam jeszcze pokażę szczoteczkę. I tutaj mamy taką szczoteczkę na środku troszkę cieńszą, pogrubioną na końcach. Drugi tusz to jest Eveline Mega Size. I tutaj szczoteczka wygląda w ten sposób. I tusz, którego używam teraz, jest to Eveline Variet w takim różowym opakowaniu. I tutaj szczoteczka wygląda w ten sposób. I ja już Wam nieraz mówiłam, że jeśli chodzi o tusze z Eveline, to ja już chyba przetestowałam wszystkie i wszystkie naprawdę bardzo lubię, ale tutaj jeśli o to chodzi, to ten różowy dla mnie zdecydowanie wygrywa, przez to, że on ma taką szczoteczkę właśnie na środku węższą, na zewnątrz szerszą. Jesteście w stanie właśnie fajnie sobie wjechać między rzęsy i te rzęsy fajnie rozczesać. Przy dwóch, trzech warstwach te rzęsy są też naprawdę bardzo fajnie pogrubione. Także ogólnie polecam wszystkie, ale jeśli miałabym wybrać swój numer jeden, to zdecydowanie jest to właśnie ten Eveline Variet w różowym opakowaniu. Także polecajka. Kolejnym produktem zużytym jest taka konturówka Specify. Tutaj na ten temat nie będę się chyba za dużo rozwodzić, ponieważ tej firmy już nie ma w Polsce.
Nie wiem dlaczego, te konturówki były kiedyś dostępne w Hebe i one były bardzo fajne, bo można sobie fajnie nią obrysować. Ona jest taka średnio miękka, więc można było ją normalnie sobie na całych ustach pomalować jak pomadką i bardzo fajnie się trzymały. No ale nie będę się tutaj jakoś na ten temat rozgadywać, bo po prostu i tak tego nie kupicie, także bez sensu. I ostatnią rzeczą, jaką zużyłam, jest kredka do brwi, również z Eveline. I jest to taka wykręcana kredeczka. Ja ją mam w odcieniu Soft Brown. Ona też tutaj na końcu ma taki grzebyczek, więc możecie fajnie sobie te brwi rozczesać. I ja ogólnie bardzo lubiłam tą kredkę. Nią można sobie fajnie wyrysować właśnie pojedyncze włoski. Ma też grzebyczek, więc możecie sobie to rozczesać. Bardzo fajny odcień chłodnego blondu. Jednak te wszystkie wykręcane kredki, one bardzo szybko się zużywają, więc to jest ich największy minus. Ale poza tym bardzo polecam, one też nie są drogie, także można sobie je często wymieniać. I jeżeli chodzi o następstwo właśnie tamtej kredki z Eveline, to teraz mam taką kredkę z Ecocery. To jest kredeczka dwustronna. Z jednej strony ma taki jaśniejszy odcień, z drugiej ciemniejszy brąz. To jest kredka w odcieniu Taupe. Ja już Wam ją pokazywałam ostatnio w filmiku. Jest naprawdę bardzo fajna, jednak ta kredka jest zdecydowanie miększa od tej poprzedniej z Eveline. I to jest bardziej właśnie kredka do gdzieś tam poprawienia sobie tych luk między włoskami. Nią narysujecie całą brew. Tamta była zdecydowanie bardziej twarda do wyrysowania pojedynczych włosków. A tutaj właśnie już tak bardziej do zaznaczenia całych brwi. Tutaj by było już naprawdę ciężko wyrysować sobie pojedyncze włoski. Ale też jest ok. No i to jest kredka temperowana, więc ona starcza zdecydowanie na dłużej. Jeśli chodzi o wszystkie zużyte produkty, to już by było na tyle w tym filmie. Koniecznie dajcie znać, czy któryś z tych produktów używałyście. Może coś, co u mnie się nie sprawdziło, u Was sprawdziło się super, bądź odwrotnie. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak to jest właśnie u Was. Dajcie też znać, czy filmik tego typu Wam się podobał, czy mam kontynuować tą serię. Także koniecznie napiszcie swoje sugestie w komentarzach. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam do komentowania, do zostawiania łapek w górę i jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to koniecznie to zróbcie. A my widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!